Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dany mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W uroczystość Świętej Trójcy zatrzymamy się nad trzema osobami boskimi, nad Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To jest relacja pełna miłości, miłości wzajemnej, miłości, która się udziela. Przychodzi na pamięć ikona rublowa, Święta Trójca, tam gdzie trzech aniołów siedzą przy stole i jeden bok stołu jest wolny. To jest miejsce dla Ciebie. Święta Trójca zaprasza Ciebie do wejścia w tę relację miłości. Czy podejmiesz to wyzwanie i to decyzję, to zależy od Ciebie.